Witam serdecznie w Wirtualnej Akademii Muzyki, projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego Międzynarodowe Centrum Muzyki we współpracy z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Fundacją My Way. Witam bardzo serdecznie. Na samym początku chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że jestem wśród tak znakomitych pedagogów, którzy mieli wykłady, którzy będą mieli wykłady. Cieszę się, że jestem razem z nimi. Przejdę może od razu do tego, o czym będę chciał dzisiaj poopowiadać. Mianowicie będę mówił o sposobach prawidłowego rozgrywania, o sposobach prawidłowego ćwiczenia jako istotnym czynniku w dojściu do celu. Zastanawiałem się, w jaki sposób ten temat przekazać jak najlepiej i zdecydowałem, że może pójdę od samego końca tego tematu, czyli od tego celu. Potem przejdę przez prawidłowe ćwiczenie i finalnie na samym końcu będę mówił oraz pokazywał i mówił o rozgrywkach, o naszym codziennym rozgrywaniu. Cel. Czym jest cel? Wiadomo, że nie tylko w muzyce on występuje i nie tylko w muzyce powinien on występować. Celem jest, naszym celem jako muzyków, celem muzyków jest to, aby na samym końcu naszej drogi, tej dydaktycznej, którą przechodzimy, był finał, który jest związany z naszą pracą. Fajnie, żeby tą pracę dostać. Nie ma znaczenia, czy to jest praca w orkiestrze symfonicznej, nie ma znaczenia, czy to jest praca w zespole kameralnym, czy solo, czy praca jako pedagog, czy uczelniany, czy pedagog w szkole muzycznej. Ważne, żeby ten cel osiągnąć. Oczywiście, zanim do tego celu dojdziemy, czeka nas bardzo, bardzo długa droga, bo kiedy zaczynamy grać na instrumencie, no wiadomo, że nie myślimy od razu o tym, że zaczynam grać i mówię, oj, super by było za 15-20 lat mieć pracę. Oczywiście ten cel jest głównym naszym celem, ale od samego początku, kiedy zaczynamy tą ścieżkę naszą, tą całą przygodę z instrumentem, mamy zupełnie inne cele. One są mniejsze. To jest, nie wiem, na samym początku, kiedy zaczynamy, cieszymy się, że nauczyliśmy się grać podstawowe dźwięki, potem oczywiście jakąś melodię, zaczynamy grać utwory. Bardzo ważne, że potem gramy czy egzaminy, czy konkursy. I zwieńczeniem, takim pierwszym stopniem jest to, że gramy dyplom, pierwszy dyplom w liceum. I to jest taki nasz, być można powiedzieć, pierwszy cel w życiu, który chcemy osiągnąć i do którego dążymy cały czas. Kolejnym krokiem jest oczywiście, aby dostać się na studia i żeby ewentualnie w trakcie studiów, czy zaraz po, czy może troszeczkę dłużej, tam kilka lat po studiach, żeby tą pracę otrzymać. Pamiętajmy, że ten cel tej pracy, no niestety nie możemy, może powiem tak, że nie możemy osiąść na laurach, dlatego że za każdym razem, kiedy dostajemy pracę i każdy z nas powiedziałby, no już tą pracę mam, skończyłem swoją drogę, i myślę, że mi tyle wystarczy. Kiedy każdy by tak myślał, myślę, że niestety, ale żadna orkiestra nie grałaby fenomenalnie. Myślę, że koledzy z grupy też nie mieliby takiego zapału do tego, aby dalej pracować. Dlatego kiedy dostajemy się do orkiestry, powiem może w moim przypadku, kiedy dostaję się do orkiestry, wyznaczam sobie oczywiście kolejne cele. Tym kolejnym celem jest to, aby przygotować się na następny koncert. Pamiętajcie, że oczywiście wiele razy zagrałem, dajmy na to, piątą symfonię Mahlera, wiele razy zagrałem inne symfonie i co trzeba powiedzieć, grałem je wiele razy i to z różnymi dyrygentami, dlatego jest to tak ważne, żeby zawsze się do tego przygotować, bo zawsze każdy z dyrygentów powie zupełnie coś innego i inaczej musimy się do tego przygotować. Kolejną istotną sprawą jest to, żeby ten cel, który mamy, rozwijać, więc gramy solo. Na przykład tak jak dzisiaj przygotowuję się do takiego wykładu, żeby mieć coś ciekawego dla Państwa do powiedzenia.
I no, cały czas potrzebujemy tego celu drobnego, żeby ten progres szedł w dobrym kierunku. Jeżeli jesteśmy na uczelni, wiadomo, na samym początku jesteśmy asystentem, wykładowcą. Kolejnym stopniem jest doktorat, więc robimy wszystko, żeby ten doktorat otrzymać. Gramy koncerty, jeździmy na różne festiwale. To wszystko jest dosyć istotne, dlatego że zdobywamy wiedzę. I jeżeli zdobędziemy pierwszy stopień doktora, potem jest oczywiście doktor habilitowany, profesor i tak dalej, i tak dalej. Więc ta ścieżka jest dosyć długa i to jest naprawdę bardzo, ale bardzo istotne, żeby cały czas ten cel mieć. Więc reasumując, jeżeli celu nie będziemy mieli, nie tylko chodzi o muzykę, może o zwykłą naukę czy o sport, musimy dążyć do jakiegoś celu, więc ten cel jest niezwykle istotny i on doprowadza nas do tego, żebyśmy mieli albo pracę, żebyśmy po prostu byli z siebie zadowoleni. Ale żeby osiągnąć cel, teraz przejdę do środkowej części tego tematu, żeby osiągnąć cel, musimy do tego celu dojść. Czyli wchodzi tutaj następna cegiełka, można powiedzieć, jest to ćwiczenie. Jak prawidłowo ćwiczyć? Wiele razy pytałem, czy na kursach, czy na festiwalach, czy jak, nie wiem, w szkołach muzycznych, jak jeżdżę. Proszę, powiedzcie mi, w jaki sposób ćwiczycie, co jest dla was najważniejsze. No, wiele ludzi mówi o tym, że no, ćwiczenie, no przegrywam, gram od początku do końca, pytam o poprawki, czy robią, czy grają sposobami. Bardzo mało ludzi wie o tym, w jaki sposób prawidłowo ćwiczyć. Główną taką myślą przewodnią, można powiedzieć, tego ćwiczenia jest to, żeby ćwiczyć zawsze na 100%. A dlaczego? No, kiedy jestem w trakcie festiwalu, w trakcie wykładów, naprawdę zaczynam od... Ludzie, którzy mnie znają, pewnie wiedzą o tym i już wielokrotnie o tym mówili i słyszeli, że słucham, jeżeli uczeń czy student przychodzi z przygotowanym utworem, słucham tego, co ma do zaprezentowania i pytam, czy możesz zagrać fragment jakiegoś utworu. Oczywiście no, na tym to polega, że student chce zagrać dla mnie to, co przygotował. Gra 2, 3, 4 minuty, po czym kończę, ja mówię super, bardzo fajnie, a czy jesteś w stanie zagrać to lepiej? Z reguły otrzymuję odpowiedź, w 99% otrzymuję odpowiedź, tak, owszem, zagram, jeszcze raz zagram lepiej. Wykonuję to drugi raz, wykonał drugi raz, mówię, rzeczywiście jest znacznie lepiej. A czy to jest twoje maksimum? Mówi, nie, jeszcze potrafię lepiej. Gra znowu kolejny raz, to znowu następne tam 3-4-5 minut, zależy jaki to jest fragment. I znowu jest dużo, dużo lepiej. Pytam po raz ostatni, czy to jest to 100%? On mówi, no jest bardzo blisko, myślę, że to 100% będzie za kolejnym razem. No i rzeczywiście powtarza czwarty raz. I to 100% naprawdę od razu u niego słychać. Więc zadaję mu pytanie, dlaczego zagrałeś dopiero za czwartym razem swoje 100%, skoro mogłeś to zrobić za pierwszym razem od samego początku? Z reguły słyszę, no nie wiem dlaczego. A ja właśnie już tłumaczę, mówię, bardzo dużo osób właśnie nie wie, jak ćwiczyć i nie zna swoich całkowitych możliwości. Ja mówię, zagrałeś za czwartym razem, było naprawdę bardzo, bardzo dobrze i jeżeli zagrałbyś to za pierwszym, to mielibyśmy dużo więcej włożonej pracy i dużo więcej mógłbym ci powiedzieć. Teraz, kiedy mija 15 minut, to te 15 czy 20 minut, które spożytkowałem tylko na to, że ci powiedziałem, zagraj jeszcze raz, bardzo proszę, zagraj lepiej. Moja uwaga była tak naprawdę żadna, a ty za każdym razem po prostu ta osoba grała lepiej, więc naprawdę to jest niezwykle istotne, żeby grać na swoje 100%. Kiedy będziemy grać na te swoje 100%, ten krok do zrealizowania tego celu jest oczywiście dużo, dużo bliższy. To jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o ćwiczenie. Kolejną rzeczą przygotowanie utworu. Przygotowanie utworu oczywiście wiąże się również z tym, o czym mówiłem, z tymi 100%. Więc przygotowanie utworu, jeżeli wykonamy
jeżeli będziemy wykonywać utwór i będziemy wiedzieli, że nie mamy go przygotowane na 100%, 80, 70, to tak naprawdę nie wystarczy. Mamy 3-4 miejsca, które spędzają nam, można powiedzieć, sens powiek. I te 3-4 miejsca, one są w dalszym ciągu niedoćwiczone. Kiedy będziemy grali estradę, kiedy będziemy grali, nie wiem, egzamin, dyplom, konkurs, nie ma znaczenia. Zamiast pokazywać to, co jest najważniejsze, czyli tą muzykę, to niestety, ale będziemy myśleć o tych 3, 4 czy tam 2 miejscach, które są niewyćwiczone. I to wygląda następująco, że gram, dochodzę do miejsca, zaraz będzie to miejsce i z reguły to miejsce nie wychodzi. Do takiego czegoś nie możemy dopuścić, ponieważ pierwsza rzecz jest taka, że każde kolejne na pewno nie będzie lepsze i na pewno nie będziemy lepiej grali, tylko będziemy grali coraz gorzej. Nasze zadowolenie niestety nie będzie dobre, więc to jest następna rzecz, która niestety, ale no, nic dobrego nam nie robi. Mamy większy stres i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajmy o tym, żeby przygotowanie utworu również było na 100%, żeby móc słuchaczom sprzedać to, co zrobiłem i to, co mam u siebie najlepszego, czyli muzykę. Pamiętajmy, że słuchacza nie interesuje, jak to jest technicznie, słuchacza nie interesuje, jak ja do tego dochodziłem, tylko interesuje go finalny produkt, czyli przychodząc na koncert, mówi, albo ktoś gra bardzo ładnie, albo ktoś niestety nie dopracował. Więc jeżeli macie możliwość, a taką możliwość powinniście wszyscy mieć, po prostu przygotować utwór na 100% i wierzcie mi, nie dość, że wy będziecie z siebie bardziej zadowoleni, to jeszcze cała ta otoczka, można powiedzieć, tego wszystkiego stresu będzie dużo, dużo mniejsza i zadowolenie i publiczności wasze będzie znacznie większe. Kolejnym takim czynnikiem, jeżeli chodzi o ćwiczenie, to jest czytanie tekstu nutowego. Bardzo często, nie mogę nawet powiedzieć ile procent, naprawdę zdarza się to bardzo często, że niestety, ale bardzo dużo uczniów, studentów nie czyta prawidłowo tekstu. To znaczy, nie czyta, czy jest legato, czy jest staccato, akcent, dynamika, artykulacja. To są rzeczy, które są niestety bardzo, ale to bardzo ważne. Kiedy nie gramy tego dokładnie tak, jak jest zapisane w nutach, no niestety, ale można nie zrozumieć tej muzyki. Nie wiadomo, co autor, czy nie autor, a kompozytor miał na myśli. To jest tak, jakbyśmy czytali tekst, książkę, gazetę, nie ma znaczenia, bez znaków interpunkcyjnych. To był sam tekst. Trudno byłoby się zorientować, gdzie zrobić przecinek, gdzie dać kropkę, średnik, dwukropek i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę niezwykle istotne. Z tego względu również, że szkoda czasu nauczycieli, szkoda czasu pedagogów czy uczelnianych, czy akademickich, do tego, aby spożytkować go tylko i wyłącznie na to, kiedy gracie, a my was słuchamy, mówi, ale tu jest crescendo, tu jest forte, tu jest akcent. Dlaczego my o tym mamy mówić, skoro to naprawdę jest wszystko zapisane? Więc bardzo, bardzo istotnym czynnikiem jest też czytanie nut. To oczywiście też jest ten proces dużo szybszy, dużo lepszy, ponieważ kiedy będziemy to robić, to ten krok do celu jest naprawdę dużo, dużo bliższy. Więc to są 3 takie podstawowe rzeczy. Oczywiście granie na 100% tyczy się całości. Będę mówił za niedługo o rozgrywaniu i tam też oczywiście będę o tym wspominał, że ta całość musi być bardzo, ale bardzo pilnowana, żeby osiągnąć ten właśnie nasz wymagany, wymarzony cel. Więc naprawdę to są 3 podstawy, a teraz jeszcze kolejna. Pamiętajmy, żeby tylko nie przegrywać. Jeżeli będziemy przegrywać, jeżeli nie będziemy sobie zaznaczać miejsc, które ileś razy wielokrotnie, nie wiem, czy skiksowaliśmy, czy ileś razy to miejsce graliśmy z błędem, można je po prostu zaznaczyć i nie ćwiczyć całości utworu, jak to z reguły bywa, tylko dokładnie zostawić sobie ten fragment,
i wyćwiczyć go 5-10 minut. Jeżeli będzie nam sprawiał za tydzień czas, ćwiczyć go kolejny tydzień różnymi sposobami. To jest naprawdę bardzo proste i pewnie wszyscy o tym wiecie, jak to robić, bo tutaj nie ma jakby wielkiej filozofii. Więc te wszystkie czynniki, o których mówiłem, są naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne i przybliżają nas naprawdę do tego celu, którym jest ta nasza praca. Pamiętajmy, jeszcze tak nadmienię, że jak zdajemy egzamin do orkiestry, no to mamy tylko jedną szansę. Jeżeli jest 5, 10, 20, 40, nawet 100 innych puzonistów, oni też mają tylko jedną szansę. Więc kiedy będziemy ćwiczyli na 100%, kiedy będziemy wiedzieli, że na 100% potrafimy to zagrać, no to będziemy z siebie naprawdę zadowoleni. Być może ktoś, kto jest waszym konkurentem, ma te 100% jeszcze troszeczkę wyżej niż wy, ale możecie wtedy być bardzo zadowoleni z tego, że to wasze 100% to jest to wasze zadowolenie. No niestety tym razem się nie udało, miałem tylko jedną szansę, być może uda się kolejnym razem. I to jest też jeszcze tak, że jeżeli grając cały czas na 80-70%, i wychodząc na estradę, no to nie zagramy na 100%. Nie ma takiej możliwości. Z reguły potem będzie się robiło z tego 60-50. Kiedy na estradę wyjdziemy, ćwicząc zawsze na 100%, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na 100% zagramy i jeżeli się zdarzy kiks czy błąd, to jest zupełnie, całkowicie normalne. Jesteśmy tylko ludźmi, więc naprawdę proszę, dostosujcie się do tego i myślcie w ten sposób, żeby robić wszystko, ale to wszystko na 100%. Dobrze, teraz kolejną sprawą, o której chciałem powiedzieć, to jest to rozgrywanie. Ja tutaj sobie tylko przestawię, bo mam przygotowane kartki, żebym niczego nie zapomniał. Rozgrywanie. Prawidłowe rozgrywanie, nie wiem jak to ująć, no, powinniśmy się zawsze rozgrywać dokładnie tak samo, jak mówiłem wcześniej, też na swoje 100%. Dlaczego takie to rozgrywanie jest aż tak bardzo istotne? No dlatego, że kiedy jesteśmy wypoczęci, kiedy zaczynamy dopiero pracę z instrumentem każdego dnia, nasze usta są wypoczęte, świeże, my jesteśmy zrelaksowani, nie jesteśmy spięci. Do tego też zaraz pokażę kilka takich, może nie pokażę, a powiem o kilku ćwiczeniach. Więc to jest naprawdę, wtedy możemy zrobić najwięcej, może tak. Możemy panować nad artykulacją, możemy panować nad dynamiką, nad swoim dźwiękiem, nad intonacją. Naprawdę jest wiele rzeczy, które możemy przypilnować od samego początku. Kiedy będziemy je pielęgnowali dzień w dzień, kiedy będziemy tą pielęgnację przechodzić cały czas, no to naprawdę będziemy przyzwyczajeni do dobrego grania. Nie będziemy przyzwyczajeni do czegoś, co jest nam obce. Więc jeżeli sam początek i od najmłodszych lat zaczniemy to robić dobrze, to będziemy to tylko powielać. Kiedy będziemy rozgrywanie uważali, że to jest coś takiego, no muszę się rozegrać, dobra, niech będzie. To nie, to jest naprawdę bardzo, ale bardzo ważne. Pamiętajcie, że bez rozegrania łatwo o kontuzję. To jest tak samo jak w sporcie. W sporcie jest dokładnie tak samo. Każdy potrzebuje rozgrzewki. Oni mają mięśnie, którymi operują, czy nogi, ręce i tak dalej, mięśnie tułowia. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o puzon, instrumenty dęte, no to te mięśnie, które są naokoło ust, one są naprawdę bardzo potrzebne i też je trzeba rozgrzać, więc ta rozgrzewka jest niezwykle istotna. Niestety nie mogę powiedzieć, jak najlepiej się rozgrywać. I mogę to tylko powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, ponieważ każdy jest z nas zupełnie inny. Każdy potrzebuje czegoś innego i każdemu pasują zupełnie inne rozgrywki. Więc jeżeli moje rozgrywki, o których będę mówił, czy moje pomysły, o których będę mówił, będą Państwu się przydawały, to będę się z tego bardzo cieszył. Jeżeli ktoś powie, że to jest zupełnie interesujące, no cóż, ja mówię tylko na swoim przykładzie. Ja przez te rozgrywanie, bo robię to naprawdę od wielu, wielu lat, no przynajmniej 15 lat, jak zrozumiałem, w jaki sposób jest mi najlepiej pracować, w jaki sposób, co powinienem grać, żeby najlepiej mi się grało potem przez cały dzień i tak dalej. Więc to są rzeczy niezwykle istotne. I każdy z nas jest
Ćwiczeń teraz w tych czasach na rozgrywanie jest naprawdę tysiące, można powiedzieć. I wybór należy tak naprawdę do nas. Wiadomo, że nic nam nie da, kiedy otworzymy książkę z rozgrywkami i będziemy grali od 1 do 38 ćwiczenia, czy tam 40, i będziemy grali każde po kolei. Kiedy zagramy taką całą książkę, niby super rozgrywanie, bo tam od świetnego jakiegoś pedagoga, no to oczywiście to nam nic nie da, bo przejdziemy przez tą całą książkę, ona trwa 2 godziny i wtedy nie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy rozegrani, tylko będziemy mogli powiedzieć, no niestety, ale strasznie już jestem zmęczony. Więc naprawdę musimy to zbalansować, każdy z nas musi doprowadzić do tego, żeby wiedzieć, w jakim momencie trzeba przestać, żeby już nie wpływało to źle na nasz aparat gry, czy zadęcie, czy aparat oddechowy, na wszystko naprawdę. Więc bardzo, bardzo to jest istotne. Musimy znaleźć swoje ćwiczenia. Dobrze, na samym początku, zanim oczywiście gramy, możemy zrobić kilka skłonów, kilka przysiadów, kilka obrotów tułowia. Nie będę teraz może tego pokazywał, bo wiadomo, wszyscy wiemy, o co chodzi. To tylko i wyłącznie dlatego, żeby rozruszać swój organizm, żeby to było takie naturalne, żeby on nie był spięty, żeby kręgosłup troszeczkę porozciągać, ręce i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę niezwykle istotne. I to powinniśmy zrobić, no nie wiem, minutka, dwie, naprawdę to nie, to nie przysporzy nam, nie wiem, no, żadnego problemu, prawda? Więc to naprawdę jest niezbędne, można powiedzieć, ponieważ lepiej się człowiek czuje. Co jest bardzo istotne w tym, zanim zaczniemy grać? No wiadomo, że najistotniejsze w graniu na instrumencie jest, na instrumencie dętym, jest najistotniejszy jest oddech. Ja mam troszeczkę podejście do tego oddechu, może niecodzienne, może nie takie jak większość. No ten oddech oczywiście jest nam potrzebny i tego naprawdę nikt nam nie zabierze, bo bez oddechu ani nie żyjemy, ani nie gramy. To jest chyba jeszcze jedyna rzecz, która jest za darmo, więc naprawdę można z niego korzystać i trzeba. No, nikt nas nie uczy oddychać w takim sensie, że jeżeli się rodzimy, to wiemy, jak oddychać i oddychamy od 1 do ostatniego dnia swojego życia. I nikt nam nie mówi, czy oddychamy źle, czy dobrze. Przy naszym instrumencie powinniśmy po prostu oddychać naturalnie. Wiadomo, potrzebny nam czasami większy oddech, czasami mniejszy. Musi być aktywny, musi być miarowy i musimy wiedzieć, jak nim operować. Ale czy ja muszę wiedzieć coś więcej? No wydaje mi się, że nie. I to jest dla mnie takie naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne, bo no, nie ma niczego problematycznego w tym, żeby ten oddech był naprawdę całkowicie swobodny. Mówię, wszyscy robimy to dokładnie tak samo, dokładnie wiemy, jak to, jak nawet podświadomie, przecież śpiąc tak samo robimy, więc dokładnie wiemy, jak to działa. Tutaj musimy tylko to przenieść na do naszego instrumentu. Bardzo proszę o pokazanie slajdu numer 1. To jest, ja mówię, nie będę rozwijał tego tematu, dlatego że tutaj jest bardzo dobra książka. Do tej książki jest oczywiście DVD. Są też dostępne filmy na YouTube. 2 tubistów, Pilafian i Sheridan, którzy naprawdę zrobili to fenomenalnie. To jest, oni nie wgłębiają się, jak ten oddech ma być prowadzony, jak to wszystko jest bardzo skomplikowane i tak dalej. Robią to bardzo prosto. Tłumaczą, w jaki sposób on jest najbardziej efektywny, jak ten oddech najbardziej i najlepiej wykorzystać. Więc to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobre i książka, i bardzo dobre nagrania, wideo obrazujące to wszystko. Więc jeżeli tylko chcecie, wystarczy sięgnąć do internetu, na YouTube i wszystko będziecie mieli wytłumaczone. Ja oczywiście też nie robię tych wszystkich ćwiczeń, bo kiedy miałbym robić te wszystkie ćwiczenia od nich, które jedne mi pasują, drugie mi naprawdę nie pasują. Tak naprawdę wykorzystuję tylko i wyłącznie 2 ćwiczenia, które dla mnie są taką podstawą. Pierwsze ćwiczenie jest takie, żeby wiedzieć właśnie, jak ten oddech powinien pracować. Piano, wiadomo, że ten oddech jest bardzo spokojny. Kiedy gramy mezzo forte, on musi być troszeczkę bardziej aktywny.
Kiedy gramy forte, on już jest naprawdę bardzo, to bardzo szybki i bardzo aktywny. Więc to tak naprawdę jest największa w tym filozofia, jak to zrobić. W tej książce oraz w tych filmach oni też naprawdę o tym bardzo dobrze mówią. Mówią o tym dlaczego. Ja mówię, nie będę się teraz nad tym pochylał, ponieważ no, czas niestety leci nieubłaganie. I to tak musiałbym kilka tych tematów poruszyć i zgłębić, to nie byłoby na to czasu. Więc bardzo proszę, sięgnijcie sobie do tej książki czy do tych nagrań na YouTube i będziecie mieli super kolejny wykład. Jeszcze kolejne ćwiczenie, które robię, bardzo często, jeżeli chodzi o oddech, słyszę, no ale ja tutaj nie zdążę wziąć oddechu, ja tutaj nie mam na to czasu. I to kolejne ćwiczenie, które robią w tej książce, jest takie, żeby brać oddech na 4 i wypuszczać na 4. Brać go zawsze na maksa i wypuszczać zawsze do końca. To jest na uspokojenie. Potem kolejnym krokiem jest wziąć do końca powietrze, nabrać na 2, ale wypuszczać w dalszym ciągu na 4. Kolejne, wziąć na raz, wypuścić na 4. Potem może być na 8, na 16 i tak dalej. To ćwiczenie jest naprawdę niezwykle potrzebne dla nas, ponieważ tak jak wspomniałem, niektórzy mówią, że nie ma na to czasu. No rzeczywiście, czasami nie mamy miejsca na to, żeby ten oddech wziąć, więc jeżeli poćwiczymy sobie ten oddech, naprawdę wierzcie mi, że on się staje dużo szybszy. Wiadomo, że jak go bierzemy na 8 czy na 16, no to on nie będzie, to nie będzie oddech, który weźmiemy zawsze do końca. To będzie taki łyk herbaty, łyk kawy. Ten oddech jest naprawdę bardzo płytki, ale pomoże nam dobrnąć do końca frazy, bo wiadomo, że trudno przerwać w połowie frazy oddech, bo no, niestety, ale go nie mam. Trzeba po prostu też wiedzieć, jak tym oddechem operować, ale to jest też zupełnie inna opowieść i zupełnie inny temat. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o sam początek rozgrywania. Zawsze robię te ćwiczenia oddechowe i zawsze te ruchy, ta rozgrzewka naprawdę jest dobrze. Co dalej? Bardzo, no tak, jeszcze powiem może o dwóch szkołach, zanim przejdę do grania. Są dwie szkoły. Jedna szkoła jest taka, żeby grać na ustniku i żeby ten ustnik, na nim się rozegrać troszeczkę, żeby wiedzieć, jak pracować, jak pracują usta i tak dalej. Ja nie neguję to, być może ktoś lubi, być może nie. Ja niestety nie jestem z tej szkoły, ja ustnika, można powiedzieć, nie używam. Z tego względu, że ja nie potrafię zagrać na ustniku dokładnie tak samo, jak gram na puzonie. Kiedy gram na ustniku i po prostu nie wiem, zaprezentuję, kiedy moje zadanie na ustniku wygląda w ten sposób, to jest bardzo, no, słychać tylko bzyk. Kiedy ja bym tak grał na puzonie, może zaprezentuję, włożę po prostu ustnik podczas grania z ustnika do puzonu. To zwróćcie uwagę, jak brzmi instrument. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja po prostu nie słyszę tego dźwięku. Ten dźwięk jest brzydki. Ale kiedy pójdę w drugą stronę, kiedy zagram dźwięk, to tutaj bzyczenia nie słychać, tu nie ma buzzingu, nie? Po prostu to tak nie działa. Też oczywiście na ten temat pewnie wszyscy znacie, powinniście znać, na ten temat opowiada Christian Lindberg, też do znalezienia na YouTube. Więc naprawdę ja nie jestem zwolennikiem ustnika. Dla mnie jest to niepotrzebne, wolę wszystko robić bezpośrednio na instrumencie, dbać o dźwięk, dbać o język, dbać o artykulację, aparat gry, oddech i tak dalej. Więc to jest sam start. Bardzo proszę o slajd numer 2. To jest ćwiczenie, które robię od 15-17 lat codziennie. Jest to ćwiczenie naprawdę, które jest tak naprawdę do wykonania dla każdego. Oczywiście nie może w tej formie, która jest tam do samego końca, ale jeżeli chodzi o sam start.
młodsi adepci, którzy zaczynają grę, na pewno mogą się rozegrać na początkowych pierwszym ćwiczeniu i potem jest drugi przykład. Niestety nie widzę tego, jak to teraz wygląda, więc tak opisowo. Pierwszy przykład ja zaraz zademonstruję, jak powinien brzmieć i wytłumaczę, dlaczego to ćwiczenie jest aż tak ważne. I tak dalej. Oczywiście nie będę grał tego ćwiczenia do samego końca, bo nie ma na to czasu. To jest tak, podstawą tego ćwiczenia jest to, abyśmy grali na samym początku w średnicy i legato. Dlaczego mówię, że może to grać każdy? Na samym początku ten, kto zaczyna przygodę z instrumentem, właśnie to są jego trzy podstawowe dźwięki. Być może jeszcze jeden dźwięk wyżej, czyli D, jeżeli chodzi o pierwszą pozycję. I dlatego to ćwiczenie jest dosyć istotne, ponieważ uczy, w jaki sposób dwa razy uderzyć pierwszy dźwięk i legato wejść do góry, dwa razy uderzyć znowu dźwięk i zejść na dół. To legato jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne, bo to jest artykulacja, którą będziemy grali już od pierwszych chwil, kiedy zaczynamy grać na puzonie, gramy staccato i legato, więc te dwie artykulacje, żeby rozegrać usta, są naprawdę, usta, język, aparat gry są naprawdę bardzo, bardzo istotne. Przy tym ćwiczeniu włączamy sobie metronom, ja może teraz tego też nie będę robił, tam jest podane tempo, czy 50, czy 60, potem coraz szybciej, im wyżej, tym coraz szybciej. Pierwsze, żeby się nie męczyć, a drugie, żeby trwałoby to naprawdę bardzo, bardzo długo. Przy tym ćwiczeniu jest naprawdę niezwykle istotne to, aby grając legato powietrze prowadzić na jednym, a czy dźwięk prowadzić na jednym powietrzu, żeby nie było słychać czegoś takiego. Żeby nie było tego przejścia, tego skoku, który mamy po alikwotach do góry na pierwszej pozycji, drugiej, czwartej, aż tam do pozycji siódmej. Bardzo istotne jest to, aby ten dźwięk był bardzo, bardzo połączony, można powiedzieć. Te dwa dźwięki były bardzo połączone. Bardzo swobodne granie, naprawdę to jest najważniejsze w tym. Przy rozegraniu musimy bardzo, bardzo swobodnie grać i naprawdę daje nam to poczucie tego, że się nie zaciskamy. Kiedy gramy już może troszeczkę więcej, o widzę, że jest pytanie. Na pytania będę odpowiadał może troszeczkę później, dobrze? Dokończę tylko tutaj ten temat. Kolejny stopień to gramy do dźwięku D, tak jak jest napisane. Mówię, teraz ten, kto potrafi i ten, kto czuje się bardzo swobodnie w tym, aby do tego dźwięku D zagrać, oczywiście robi to ćwiczenie i jest to jak najbardziej wskazane. Myślę, że do D powinniśmy wszyscy tam od pół roku, roku grania, do tego D możemy śmiało grać. Każdy kolejny krok, czyli potem F, B, D, F, to jest, no już się robi problem. Kiedy ktoś kończy swoją skalę na dźwięku F i potem już na B nie potrafi wejść, sugeruję, żeby po prostu na tym dźwięku F przy tych rozgrywkach został. Z tego względu, że nasz aparat gry musi być niezwykle rozluźniony. Kiedy to B ma być wyciśnięte, te rozgrywki nam nic nie dają. Po prostu zostańmy na tym dźwięku F przez miesiąc, dwa, kiedy będziemy czuli się naprawdę zupełnie swobodnie, że nasze usta już przyzwyczaiły się do tego, że możemy wejść wyżej, po prostu zróbmy kolejny krok. Jeżeli czujemy, że, no mówię, że całe nasze ciało pozwala nam na to, żeby być zrelaksowanym w dalszym ciągu, żeby się nie spinać. Kiedy ćwiczymy i czujemy spięcie w organizmie, no to już jest niedobrze. Sam początek powinien być naprawdę bardzo, bardzo luźny.
To jest naprawdę bardzo proste. Przy tym ćwiczeniu dbamy, tak jak mówiłem, o to, żeby było bardzo ładne przejście legato, nawet jeżeli chodzi o przejście wyżej, żeby nie było cały czas tego samego. To musimy minąć. To przejście musi być bardzo, ale to bardzo stabilne i bardzo elastyczne. Ten czas naprawdę to ma sens i czujemy na ustach, że jesteśmy wypoczęci, że nie forsujemy się. No, jeżeli chodzi o ćwiczenie legato, to jest pierwsze ćwiczenie, które robię praktycznie po prostu codziennie. Rozegrałem się legato, jestem rozegrany do góry, jestem rozegrany do dołu przez całą naszą skalę, można powiedzieć. Teraz rozgrywam język, czyli gram staccato. Proszę ćwiczenie slajd numer 3, staccato. To jest też bardzo, ale to bardzo proste ćwiczenie. I znowu to ćwiczenie gram od wielu, wielu, wielu lat. Jest dokładnie tak samo jak poprzednio, że kończę wtedy, kiedy czuję, że już jest maksimum. Chociaż kiedy czuję, że już jest maksimum, to już jest dużo za wysoko, to wtedy schodzę sekundę bądź tercję niżej i gram cały czas na rozluźnieniu. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Dlatego ten etap tego szkolenia i tego dążenia do celu jest tak długi u nas. Jeżeli kończysz na F, po prostu kończ, pielęgnuj przez miesiąc, dwa i wejdź na kolejny dźwięk i tak dalej, i tak dalej. To samo dotyczy zejścia do dołu. To gram to ćwiczenie w dwóch tempach. Znowu metronom, wolniejsze tempo, z tego względu, żeby po prostu ten język bardzo dobrze chodził, żeby on był dokładnie taki sam, żeby był selektywny, żeby powtarzalność była dokładnie taka sama. Dlaczego powtarzalność musi być jest tak niezwykle istotna? W wielu utworach mamy 4, 6 szesnastek, nawet 8 w szybkim tempie, czy 2 szesnastki, czy 8 powtórzone. One, jeżeli są powtórzone jedna po drugiej, one powinny być praktycznie zawsze takie same. Tutaj w tym ćwiczeniu mamy 4 grupy szesnastkowe, czyli 12 szesnastek, więc mamy duży zapas do tego, żeby te szesnastki zawsze za każdym razem były dokładnie tak samo zagrane. I włączamy. Naprawdę to już według waszej opinii, jak wolicie grać, czy troszeczkę żywiej, nie wiem też na jakim jesteście etapie, więc sami sobie wybieracie, ale naprawdę wolniejsze tempo. I tak dalej, i tak dalej. Dbając o to wszystko, o czym mówię, cały czas aparat, jeżeli coś się omsknie, jeżeli coś nie wyjdzie w 100%, pamiętajcie o tym, że to się nic nie dzieje, po prostu powtarzamy to ćwiczenie jeszcze raz. Jesteśmy w środku rozgrywania, więc usta jeszcze nie są do końca rozegrane. Jeżeli czujecie sami, że jak gracie, że coś jest nie tak, zagrajcie sobie jeszcze wolniej. Jeżeli czujecie, że dochodzicie do perfekcji, no to po prostu przechodzicie dalej. To jest naprawdę bardzo dobre ćwiczenie. I pamiętajcie o tym, teraz schodzimy w dół, ile potrafimy i potem idziemy od F, Fis, G, Gis do góry. Też dbając o tą selektywność. Teraz jeżeli chodzi o selektywność, pamiętajcie o tym, że schodząc na dół, to język niestety nie chodzi tak samo jak w średnicy czy jak u góry. On się zmienia, on ma dłuższą ścieżkę, dłuższą drogę do tego, żeby uderzyć. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo istotne, żeby ten język aż tak bardzo dobrze pracował. On musi pracować naprawdę bardzo, ale to bardzo selektywnie, czy to jest średnica, czy dół, czy góra. Musi po prostu pracować dokładnie tak samo. Więc to ćwiczenie jest naprawdę niezwykle istotne i bardzo, bardzo potrzebne, bo to staccato jest, no, wykorzystujemy je wszędzie. Gamy, etiudy, utwory i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak staccato, jak legato. Teraz powtarzam to samo ćwiczenie, tylko że nastawiam sobie metronom na najwyższą moją możliwą
w którą w tym momencie potrafię zagrać, czyli najszybciej jak potrafię zagrać to staccato w tym tempie, łącznie z tymi 12 ostatnimi szesnastkami, bo 4 szesnastki jest szybko zagrać bardzo prosto. Ale najczęściej jest tak, że ktoś sobie wybiera szybsze tempo i gra w ten sposób. Język się blokuje na tych ostatnich 12 szesnastkach, więc naprawdę wybieramy takie tempo, żeby grać cały czas swobodnie, żeby ten język pracował bardzo, bardzo selektywnie i do samego końca. Zobaczycie, że jeżeli będziecie to ćwiczenie grali dłużej, czyli na przykład wasze, nie wiem, strzelam, 105, niech będzie tym takim waszym maksem, waszym maksimum, to jeżeli poćwiczycie to ćwiczenie miesiąc, dwa, to zobaczycie, że za miesiąc, dwa będziecie mogli zagrać już 110 albo jeszcze szybciej. Więc ta droga znowu jest, to jest też znowu nasz cel, który możemy sobie wyznaczyć. Potem wchodzi oczywiście, jak już jest szybciej, podwójny staccato, potrójny i tak dalej, a to jest zupełnie inny temat. Przy tym rozgrywaniu naprawdę warto, żeby ta selektywność była dokładnie taka sama w każdym rejestrze. I gramy luźno i tak jak mówiłem, do miejsca, w którym wychodzi nam to najlepiej. Czyli nie forsujemy, nie spinamy się, bo to jest nam niepotrzebne. Po prostu będziemy robili krok po kroku dalej. Kolejne ćwiczenie, które robię, to jest połączenie legato i staccato. Bardzo proszę o kolejny slajd. Też znowu robię to ćwiczenie od naprawdę dawien dawna i też jest bardzo, bardzo proste i też znowu dla każdego. Od najmłodszego do nawet starszego, podejrzewam, dużo ode mnie, po prostu komu pasuje, ten może je robić. Też bardzo proste połączenie staccato z legato. Znowu zaczynamy BF, BF, legato i BF, staccato. Powtarzamy dwa razy i potem gramy F, BF, B, żeby zmienić po prostu kształt tego legato i tego staccato. To jest też bardzo, bardzo proste ćwiczenie i też bardzo dużo nam daje. Cały czas jesteśmy jakby statycznie, jeżeli chodzi o pozycję. Statycznie z tego względu, że gramy po prostu na jednej pozycji tylko i wyłącznie alikwoty. Tutaj ten sam schemat, co w ćwiczeniu numer 1, że idziemy coraz wyżej, czyli gramy do B, F, B, potem gramy do D, do F i tak dalej, i tak dalej. Gramy staccato, legato, legato, staccato, od dołu, od góry. System jest dokładnie taki sam. Przy tym ćwiczeniu musimy zwrócić naprawdę bardzo, ale to bardzo dużą uwagę na to, aby nuty, które są trafione legato i nuty, które są grane staccato, żeby były nutami zawsze celnymi, żeby to były nuty, które zawsze są w centrum uderzone, żeby brzmiały zawsze dokładnie tak samo, czy schodząc do dołu, czy idąc coraz wyżej. To ćwiczenie, jak oczywiście każde inne i to pierwsze tak samo, ma bardzo dużo plusów, jeżeli chodzi o dźwięki na naszych pozycjach. Wiadomo, że mamy 7 pozycji, ale na przykład na trzeciej pozycji musimy o tym wiedzieć i mam nadzieję, że wszyscy o tym wiecie, że C dźwięk jest troszeczkę wyżej, S troszeczkę niżej. To są naprawdę niuanse, ale w tym ćwiczeniu mamy naprawdę bardzo dużo czasu do tego, aby tego przypilnować. Na drugiej pozycji G wyżej, na pierwszej pozycji F niżej. To są drobne różnice, o których mówię, pewnie wiecie, ale jeżeli zaczniemy je pielęgnować i myśleć o nich od samego początku, to będzie dla was tak jak, nie wiem, uczycie się jazdy na rowerze czy uczycie się jazdy samochodem. Na samym początku, wchodząc do auta, nie wiesz, co jest tyle rzeczy naokoło, że nie wiesz, o co chodzi. No, instruktor ci tłumaczy, naciśnij sprzęgło, jedynka, gaz, puść sprzęgło, teraz będziesz ruszał, uważaj, kierunkowskaz. Bardzo, bardzo dużo wiadomości, które po prostu przyswajasz. Teraz, jak już jeździsz jakiś czas, czy to na samochodem, czy na rowerze, to po prostu wsiadasz i jedziesz z punktu A do punktu B. I tutaj jest dokładnie tak samo. Fajnie zrobić sobie nawyk tego, żeby intonacyjnie pracować zawsze ręką i zmieniać te pozycje. Nie pozycję zmieniać, to źle powiedziałem, tylko zmieniać po prostu na pozycji przesunięcie suwaka.
niezwykle istotne, bo kiedy gramy tylko i wyłącznie w jednej pozycji, to naprawdę no, puzon już jest i tak bardzo doskonały, udoskonalony przez tyle lat, ale no, jeszcze nie wymyślił nikt takiego puzonu, żeby grać tylko i wyłącznie na jednej pozycji bez ruchu, bo po prostu to intonacyjnie nie jest dobrze. Kolejną sprawą w tym ćwiczeniu, które jest bardzo dobre, oprócz mówię tej artykulacji, o którą rozgrywam, To są pomocnicze pozycje. Od czwarta, piąta, szósta, siódma. Kiedy będziemy wchodzili na wyższe rejestry, to te pozycje pomocnicze B na piątej, D na czwartej, one F na czwartej, one są bardzo często wykorzystywane w szybkich przebiegach. One są wykorzystywane bardzo często no po prostu w zwykłym graniu, więc one też są bardzo ważne i przy tym trzeba się starać, żeby one po prostu brzmiały tak samo, żeby bardzo dobrze stroiły. Więc to jest kolejny jakby krok do tego, żeby znowu zrobić następny mały cel, który doprowadza nas do tego głównego, o którym mówiłem na samym początku. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? W tym ćwiczeniu również można zwrócić uwagę na to, na swoje zadęcie. Ja w swoim zadęciu mam przynajmniej 4 progi. Oczywiście to, jeżeli chodzi o progi, to jest też całkowicie inny temat, ale pokrótce powiem, że w tym ćwiczeniu można te progi sobie po prostu zniwelować, żeby grać swobodnie, rozluźnionym. Ja mam tak naprawdę 4 zadęcia, ja mogę zaprezentować. Jeżeli gram kontrę, to zadęcie moje wygląda w ten sposób. To jest kontra, więc ten ustnik ustawia mi się, usta i ustnik mam praktycznie na środku. Kiedy gram oktawę wyżej, już jest zupełnie inaczej. Tu już mam ten pierwszy próg. Kiedy gram jeszcze wyżej, znowu mam inaczej zadęcie, ustnik mi cały czas idzie do góry. Kolejne B. I potem już całkowicie zupełnie zmieniam. Potem już bawię się językiem, ale znowu język to też całkowicie inna sprawa. Więc przy tym ćwiczeniu można naprawdę zauważyć i wyćwiczyć swoją elastyczność w graniu na instrumencie. Po prostu przez całą skalę nauczyłem się poprzez to ćwiczenie, jak układać usta, jak zmieniać, żeby nie musieć brać oddechu przed zmianą następnego rejestru, bo to jest generalnie dosyć częsta przypadłość, gdzie ktoś gra i w trakcie połowy frazy musi wziąć oddech, bo już wyżej nie zagra, jeżeli nie zmieni zadęcia. Ale to mówię, to jest zupełnie inny temat. Być może kiedyś go rozwinę, być może kiedyś się spotkamy, też będę mógł o nim powiedzieć. I teraz po tych 3 ćwiczeniach zrobiłem legato, staccato powiązane. Wszystko było bardzo, bardzo statycznie, można powiedzieć. I teraz ostatnim ćwiczeniem, które gram, jeżeli chodzi o rozgrywki, to jest po prostu gamma. Rozłożona, metronom, znowu ten metronom. Pamiętajcie, że ten metronom to jest najtańszy nauczyciel i warto go używać. Wszyscy mogą go mieć w smartfonie, więc warto go mieć, naprawdę warto go mieć. I ta gama, gram 2-3 gamy. Możecie grać w szybszym, w wolniejszym tempie. Chodzi o rozruszanie naszego aparatu całkowicie, czyli jeszcze została nam ręka, która suwa nam po suwaku. Oczywiście temat ręki to znowu całkowicie inny temat, w jaki sposób. Może tylko powiem, że najprawidłowszym chwytem jest tak jak dajemy rękę do dołu, po prostu przykładamy ją do instrumentu. Ten nadgarstek, on za nas zrobi całą pracę. Nie musimy się nawet nad tym zastanawiać. Nie grajmy w ten sposób, bo naprawdę nie jest to wygodne, a nie grajmy w ten sposób, jak trzymają smyczek skrzypkowie czy altowioliści. Po prostu grajmy naturalnie, dźwigamy rękę i to jest nasza prawidłowa pozycja. Musimy przy gamy zsynchronizować język z ręką. To też jest kolejny temat. Tych tematów jeszcze mógłbym rozwijać. Niestety nie mamy na to zbyt wiele czasu. Kiedy te wszystkie ćwiczenia zrobię, łącznie z tym rozgrywaniem, łącznie z tym
łącznie z ręką, można tak powiedzieć, całkowicie. Na samym koniec, bardzo proszę o ten ostatni slajd. Na sam koniec korzystam od też od bardzo dawien dawna z Vocalis, które widzicie teraz na ekranie. Są oczywiście trzy zeszyty, można sobie wybierać, naprawdę tych etiud jest mnóstwo, tych Vocalis, nie etiud, przepraszam, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to jest nieprawdopodobne, jak one też zmieniają. Gram dwie etiudy po moim rozgrywaniu, ale nie gram tylko ich po prostu tak, jak są zapisane. Gram etiudę trzy razy, dokładnie tą samą. Gram ją tak, jak jest zapisana, gram ją oktawę wyżej, bądź zmieniam klucz na tenorowy i gram ją w kluczu tenorowym i gram oktawę niżej. Robię to z tego względu, żeby mój rejestr, czy górny, czy dolny, czy środkowy, był dokładnie taki sam. Moje przejścia legato, wszystko, żeby dokładnie było takie same. To jest niezwykle istotne do tego, żeby nasz cały aparat gry i cały rejestr był bardzo podobny. Nie chciałbym mieć dźwięku takiego, nie chciałbym zmieniać dźwięku, jeżeli wchodzę do góry, czy jeżeli schodzę na dół. Chciałbym, żeby ten dźwięk był naprawdę cały czas stabilny i robię wszystko, żeby ten dźwięk naprawdę był stabilny. I te ćwiczenia, te wokalizy, one są bardzo melodyjne, one są proste, one wnoszą bardzo dużo też w nasz cały aparat, jeżeli chodzi o legato, jeżeli chodzi o przesunięcie ręki. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo wnoszą, więc dlatego bardzo serdecznie polecam te ćwiczenia. No, jeżeli chodzi o samo to rozgrywanie, to tak naprawdę jest wszystko to, co robię. Jeżeli podobało się Państwu, jeżeli choćby jedna osoba coś z tego wyciągnie, będę naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że nie przynudzałem, że było dosyć, można powiedzieć, krótko. No, nie mogłem się rozwinąć na wiele tematów, ale było naprawdę, no, że się po prostu podobało. Teraz może przejdę do pytań. Na razie mam jedno pytanie. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę to pytanie zadać, to bardzo proszę na czacie, który jest dostępny. Pierwsze pytanie od pani Małgorzaty. Może pan powiedzieć, co zrobić z językiem grając legato? Na puzonie można rozróżnić może dwa legata, można powiedzieć. Jedno jest legato poprzez przejście, tak jak graliśmy na tych ćwiczeniach, poprzez przejście na jednej pozycji. Drugim legatem, no jest, ona jest dużo trudniejsza, bo tak naprawdę suwak nie ma ani progów, ani wentyli i przechodzimy i gramy glissando. Podejrzewam, że tak naprawdę o to chodziło, więc ja używam do grania, do przejścia legato, jeżeli to gram na jakby jednym suwaku, używam języka. Ten język jest niezwykle istotny. Nie ma jakiegoś złotego środka, ani nie ma jakiegoś złotego rozwiązania, w jaki sposób jest robić to prawidłowo. Ja dochodzę do wniosku, że jeżeli mogę to legato na zasadzie podobieństwa. Jeżeli mogę zrobić legato, które jest podobne i przy przejściu przez pozycję, i przy przejściu między pozycjami, gdzie powinno być glissando, to jest taki najlepszy środek tego, jak ja o tym myślę. Jeżeli chodzi o samo legato, ja używam języka wypowiadając ru. Ru, du, zależy w jakim kontekście, czy ona jest troszeczkę ostrzejsze, czy jest może troszeczkę delikatniejsze. Ja może zagram przykład. Gdzie pierwsze dwie nuty mamy przejście przez wentyl. Następne do C, D. Przejście z wentyla na czwartą pozycję. Możemy też oczywiście zrobić z szóstej. Wtedy używamy tego języka. Tutaj nie używam języka, kiedy gram pierwsze trzy dźwięki. I teraz od tego dźwięku używam język, kończąc oczywiście na F. Wypowiedzenie
głoski ru daje nam tyle, że dodaje do tego przejścia powietrza, które jest między nimi, po prostu taki lekki. To jest tak jak albo ru, albo du. To nawet w naszej wymowie da się usłyszeć, kiedy jest de, dy, dy, albo ru, ru, ru. Ten język po prostu tylko i wyłącznie przechodzi przez i przeszkadza temu powietrzu, które leci. Przeszkadza w tym, aby to powietrze było naprawdę na momencik tylko przerwane i tego tak naprawdę nie słychać. Podejrzewam, że gdybym to puścił w zwolnionym tempie, to lekka przerwa by tam była, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo długa praca. Na samym początku ta praca jest naprawdę... Ja to się zawsze denerwowałem, ponieważ ten język... Atakowałem językiem zbyt mocno i wychodziło coś takiego. To już nie jest legato. I starałem się ten język odejmować. Lepiej go dać więcej i odjąć troszeczkę z tego języka, niż dawać za mało, bo tego legata nie będzie słychać. I pamiętajmy o ręce. Ręka musi być naprawdę niezwykle precyzyjna. I ona w tym momencie, kiedy przesuwamy rękę, to w tym momencie, już jest, kiedy jesteśmy na miejscu, to już jest za późno. Ten język musi być o ciupinkę, troszeczkę przed. I najlepiej ćwiczyć to naprawdę bardzo wolno, między tylko na przykład dwoma, trzema nutkami. Tylko i wyłącznie tyle. Jeżeli przyswoimy znowu 2, 3, 4 nutki, będzie nam dużo prościej do tego, aby robić następny krok, następny i następny. Jak ćwiczyć, pan Piotr? Witam cię, Piotrze. Jak ćwiczyć czystość stawiania pozycji? A można to jakoś sprecyzować, jeżeli chodzi o stawianie pozycji? Chodzi o samą rękę, czy chodzi o to, że już jesteśmy na tej pozycji? Czy chodzi może o niepołączenie języka z ręką? Ręka. Tak. No tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o samą pozycję, no to musimy od samego początku, od samego początku musimy tą rękę przyzwyczaić do naszych pozycji. Musimy oczywiście, pierwsze co, to jest nasz słuch. Jeżeli mamy ten instrument, w tym instrumencie mam inaczej, w kolejnym mam inaczej. Kiedy gram dźwięk, kiedy gram na trzeciej pozycji, będzie to najbardziej widoczne. Jeżeli do tego się przyzwyczajimy i będziemy tą ręką operowali na każdej pozycji, bo kiedy będziemy grali, kiedy gram na jednej pozycji, nie będę ruszał, to już intonacja się zmienia. Jest po prostu za nisko, więc to jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o samą rękę i pozycję, czyli połączenie jakby tych dwóch, być może chodzi o tempo też, no to znowu zaczynamy od bardzo, ale to bardzo wolnego ćwiczenia i naprawdę zwykła gama, o której mówiłem, rozłożona, ona nam naprawdę wystarczy. To jest nieprawdopodobne, jakie to jest ważne. No musimy tylko i wyłącznie pracować z gamą. Mój profesor Paweł Waloszczyk, on mówił, że gamy naprawdę, jeżeli chodzi o cały aparat, uczą nas najwięcej. Przede wszystkim uczą tego, o czym piszesz, Piotrze, żeby ta ręka była zsynchronizowana z językiem. Róbmy to na samym początku wolno. Jeżeli będziemy to robić na samym początku wolno, możemy zawsze przyspieszyć. Kiedy będziemy robili i będziemy robili za szybko i będzie cały czas bałagan, no niestety, ale to trudno potem wyeliminować. Więc naprawdę wolniej, wolniej, wolniej. Dziecko grając D, E, F i F, E, D, raz stawia E za nisko, a potem za wysoko. No właśnie to jest to, o czym mówiłem. Kiedy od samego początku będziemy uczulać dziecko na to, żeby pilnował swojej pozycji, nasza ręka musi się też przyzwyczaić do pozycji. To jest tak jak w instrumentach smyczkowych, że muszą się nauczyć palcowania. Tak u nas na puzonie też nie mamy progów, są tylko pozycje. Nie wiemy dokładnie za każdym razem, czy trafimy dobrze w ten dźwięk. Więc jeżeli
te ćwiczenia, o których mówiłem, którymi się rozgrywam, trzymam tą rękę na tej trzeciej pozycji przez całe rozgrywki codziennie, przez pół roku, rok, dwa, to naprawdę ta ręka będzie do tej pozycji po prostu przyzwyczajona. Wtedy zamkniemy oczy i wiem, że to jest trzecia, że to jest czwarta. To jest niezwykle istotne. Musimy, to jest bardzo, bardzo duży, dużo czasu potrzebujemy na to, żeby to zrobić. W jaki sposób utrzymuje Pan kondycję i jak polepszyć swoją kondycję? Jeżeli chodzi o kondycję, jest tak, że no wiadomo, jesteśmy po wakacjach, teraz czas pandemii, niektórzy mieli dłuższą przerwę, niektórzy krótszą, no mam nadzieję, że ta przerwa była taka wystarczająca dla każdego. Ja zanim zaczynam ćwiczyć, ćwiczę po prostu na sucho, zanim dotykam instrumentu, kilka dni sam swoje usta, czyli ustawienie swojego aparatu gry, czyli swojego zadęcia. Robię ćwiczenia, to można robić wszędzie naprawdę, nawet jeszcze podczas wakacji. Po prostu wiem, jakie mam zadęcie i trzymam to zadęcie, nie grając nawet, tylko trzymam mięśnie i puszczam. To jest tak jakby ćwiczenie, podnoszenie ciężarków jakichś małych i tak dalej. Od tego zaczynam, robię to 3-4 dni, więc usta, mięśnie naprawdę po miesiącu czy tam 2-3 tygodniach one odzwyczajają się bardzo szybko. I żeby je przyzwyczaić, rzucić na ten tor, ćwiczenie, zwykłe ćwiczenie. Wiem, że są ćwiczenia, gdzie się wkłada jakiś ołówek czy coś, ale czy ja wiem, czy to jest bardzo dobre? Nigdy tego nie próbowałem i nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale samo ćwiczenie, wiem, że... Zagram może, moje zadęcie jest takie. Tak gram. Więc to zadęcie i te mięśnie po prostu już pracują. Robię, puszczam i to samo mogę robić w każdej dowolnej chwili dnia, jak sobie idę na spacer, jeżdżę na rowerze, nie ma znaczenia. Tak po prostu zaczynam, żeby coś tam przynajmniej poruszać. Potem, jeżeli chodzi o utrzymanie, no wiadomo, ćwiczę i tak dalej, żeby dojść do mojego poziomu, który chciałbym reprezentować. A jak utrzymuję kondycję? No nic prostszego, tylko po prostu codzienne granie, prawda? Jeżeli jest problem z kondycją, to być może jest problem z oddechem. Być może za mało oddechu, być może ta świadomość oddechowa nie jest zbyt duża i tego oddechu wykorzystuje się za mało. Ja mówię, trzeba mieć świadomość, jak tym oddechem pracować. Pamiętajmy o tym, że oddech jest niezwykle ważny. Kiedy idziemy do góry, kiedy gramy, cały czas odpowiadam panu Damianowi, kiedy gramy i idziemy w górę, to nie możemy spinać bardzo mocno ust, tylko w tym całym procesie musi właśnie pomóc nam oddech. Ten oddech musi być dużo bardziej aktywniejszy. Kiedy będziemy grali, będziemy szli do góry i nie będziemy tego oddechu używać, będzie wyglądało to mniej więcej tak. I ten oddech jest naprawdę, ja już podejrzewam, że wyżej bym nie potrafił zagrać. I tego oddechu tutaj nie ma. To jest tak, jak wjeżdżamy samochodem pod górę, to żeby pod górę samochodem wjechać, też musimy nacisnąć gaz. Tutaj tym gazem, tym gazem w samochodzie u nas jest to powietrze. One dlatego musi być bardziej energiczne, one musi być naprawdę bardzo aktywne. Czyli wchodząc na górę, pomagamy tym oddechem. Ten oddech jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Kiedy nie ma tego oddechu, mięśnie, gramy tak na tak zwanym zadęciu tylko i wyłącznie i te mięśnie bardzo szybko się męczą wokół ust. One też mają swoją wytrzymałość, więc jeżeli powolutku będzie pan wchodził o ten stopień, tak jak mówiłem w tych ćwiczeniach, wyżej, ale zatrzymywał się na nim na miesiąc, dwa i codziennie to ćwiczył, i miał świadomość tego oddechu, który musi być aktywny, to proszę mi wierzyć, że to kondycja utrzyma się i będzie się na pewno polepszała. O głoskach to na jakich najlepiej grać podwójne i potrójne staccato. Oj, to też bardzo różnie. Pamiętajmy, że nasz język francuski, angielski, niemiecki, każdy ma inną wymowę. W niektórych krajach my mówimy ry, jeszcze bardziej twardo mówią Niemcy, Francuzi mówią r, i tak dalej, i tak dalej. Tu złotego środka nie ma. Też oczywiście doprowadzamy. Być może to jest taka, być może to jest tuku, być może... No bardzo, bardzo różnie ludzie to interpretują, a to tylko i wyłącznie zależy od tego, w jaki sposób chcemy
Znaczy, w jaki sposób chcemy, to może powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób chcemy to zagrać. Ja nie zastanawiam się, po prostu używam podwójnego. Być może to jest, ja nawet musiałbym sobie, to ja mówię tuku, tuku, tu, jeżeli o to chodzi. Ale znowu, kiedy chciałbym bardzo ostre staccato, tuku, tuku, tu, mówię wtedy, kiedy gram podwójne staccato, ale troszeczkę szersze. A taka, taka, ta, kiedy chciałbym zagrać ostrzej. Przepraszam. To jest bardziej nienaturalne dla mnie, dlatego nawet mi nie wyszło. Więc myślę, że te tuku, tuku, tu będzie najodpowiedniejszą dla naszej może wymowy, dla naszego, po prostu dla naszej wymowy, dla naszego języka. To tuku, tuku, tu myślę, że będzie ok. Jak już pan powiedział, taki podwójny staccato. A, potrójne jeszcze jest. Potrójne staccato, to jest dokładnie to samo. To jest tu, tu, ku, tu, tu, ku, tu, tu, ku, tu. To jest tak samo. Nic innego, tylko dodaję po prostu jeszcze jedno tu. I to jest cała filozofia. Ćwicząc, oczywiście, jak wcześniej mówiłem, zawsze zaczynamy wolniej. Zawsze, za każdym razem zaczynamy wolniej. Dziecko grając... Ja myślę, że to jest chyba wszystko, że już pytań więcej nie ma. Jak ćwiczyć często? Stawiam pozycji... Sposób, tak. No, to myślę, że to na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że podobało się Państwu i że coś wniosłem, żeby u Państwa się coś zmieniło, coś polepszyło. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.